W ostatnim czasie szczególną popularnością cieszy się renowacja starych foteli z okresu PRL-u. W naszym projekcie zajęliśmy się renowacją takich reliktów. W pierwszym etapie prac należy usunąć stare powłoki z drewna i zabezpieczyć je impregnatem Vidaron, który zapewni idealną ochronę. Lakier stosowany w tamtych czasach jest trudny w usunięciu. Zastosowano czyszczenie ręczne. W tym celu użyto palnika oraz cyklinę. Ważne, aby lakier stopniowo ogrzewać i od razu usuwać. Kolejnym etapem prac jest impregnacja. Na tym etapie należy pamiętać, jeśli chcemy, aby nasze fotele służyły nam latami, że należy o nie odpowiednio zadbać, dlatego ważny jest odpowiedni wybór środka do impregnacji. Polecamy impregnat ochronno-dekoracyjny Vidaron. Łatwy w użyciu, dostępny w sklepach i trwały. Przygotowany surowiec zabezpieczamy, używając bezbarwnego impregnatu ochronnego do drewna gruntującego Vidaron. Preparat zapewnia nam ochronę biologiczną drewna, skuteczną ochronę przed sinizną, grzybami powodującymi głęboki rozkład drewna oraz owadami. Dzięki swojej konsystencji redukuje chłonność drewna i zwiększa wydajność wyrobów nawierzchniowych. Impregnat nanosimy na powierzchnię. Pozostawiamy do wyschnięcia zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Z palety kolorów wybieramy interesujący nas kolor. W projekcie zastosowano lakierobejce palisander indyjski Vidaron. Preparat ten podwyższa odporność na warunki atmosferyczne. Ma właściwości dekoracyjne. Podkreśla naturalny zarys słojów. Nakładamy na powierzchnię dwukrotnie, zachowując odstępy czasowe podane przez producenta. W etapie końcowym wymieniamy pasy, mocno je naciągając. Mocujemy je za pomocą zszywacza tapicerskiego.